Zabieramy się za obieranie Aroni. Dziś koło południa byłam na jej zbiorze razem z córeczką. Znaczy się, ja zbierałam, córka bardzo chciała mi pomóc. I wyzbierałam wór, w sensie siatkę i taki dość duży pojemnik. Dość duży pojemnik trafił od razu do zamrażarnika, bo zaleca się, żeby przemrozić owoce Aroni, żeby pozbyć się goryczy. Natomiast ten wór przerobię natychmiast. Postanowiłam, że wezmę ze sobą jednak rękawiczki jednorazowe, bo nawet już podczas zbioru dość mocno zafarbowałam swoje dłonie i koszulkę i wszystko dookoła. Także będę obierać do garnka. Przepis mówi o tym, żeby mieć kilogram owoców, pół kilo cukru, sok z jednej cytryny i pół litra wody. I chodzi po prostu o to, żeby najpierw przygotować, a następnie pogotować troszeczkę te owoce Aroni w tej wodzie. Następnie odcedzić i następnie jeszcze raz zagotować właśnie z cukrem. Następnie zlać do butelek i zapasteryzować. Oczywiście można to w odpowiednich momentach odpowiednio wydłużać, by pozyskać jeszcze więcej. Kura za mną szła i mój pies właśnie... Kropka. Kropka. Tak nie powinno być, że mój pies broni mnie przed moimi kurami. I a propos kurek, muszę doczytać, czy kurki mogą jeść aronię. Taką surową. No, dobra, nie przedłużając, bo korzystam jeszcze z ładnej pogody, zabieram się do ciężkiej, aroniowej roboty. Ponieważ ja z Aronią robię pierwszy raz w życiu, to postanowiłam jednak dość mocno trzymać się przepisu. Więc żeby wiedzieć, ile użyć wody i cukru, musiałam zważyć moją Aronię i kto by przypuszczał, że urwę dzisiaj 5 kg Aroni. No, 5 kg bez 200 gramów, ale myślę, że o te 200 gramów nikt czepiać się nie będzie. Więc, zakładając, że mamy 5 kilo, to powinnam do tego użyć 2,5 litra wody oraz 2,5 kg cukru oraz sok z 5 cytryn. No, dobrze. No i tyle z obliczeń matematycznych. Działamy dalej. Thank you.
Podsumowanie aroniowego odcinka wygląda tak, że miałam plus minus 5 kilo aroni. Dodałam do nich 2,5 litra wody. Następnie to przegotowałam i gotowałam na takim wolnym ogniu, no ja wiem, z godzinę, coś takiego. Następnie odłożyłam do ostygnięcia i do takiego wysycenia tych owoców z tego soku. Czyli po prostu następnego dnia rano odcedziłam sok z tych owoców. Potem zobaczyłam, że mnóstwo tego soku jeszcze znajduje się w tych owocach, więc chciałam go jakoś wyciągnąć, więc po prostu wrzucałam owoce na sitko i taką po prostu łyżką starałam się coś tam przecierać, żeby coś tam odzyskać. Więc odzyskałam ten płyn, ten sok. Dodałam do niego 2 kilo. Miało być 2,5 kilo, ale ja dodałam tylko 2 kilo cukru białego i wszystko przegotowałam jeszcze raz. W smaku mega słodziutkie i mega dobre. Następnie na gorąco przelałam do butelek, o takich właśnie buteleczek. Zakręciłam na gorąco i umieściłam w zmywarce na program 70 stopni, który trwa u mnie godzinę, ale potem nie otwieram od razu tej zmywarki, tylko po prostu czekam do takiego samoistnego wystudzenia się i w ten sposób mam zapasteryzowane soki. Oczywiście wszystkie butelki zaetykietowałam i teraz tak, z tego wszystkiego co zrobiłam wyszło mi 14 takich butelek, to jest butelka o pojemności 330 ml, więc wyszło mi 14 takich butelek i dwa takie małe słoiczki, więc podsumowując to wszystko, można powiedzieć, że wyszło mi 5 litrów soku z aroni. Tak, że tak to się ma. Wszystko trafia do przechowalni i będzie spożywane jako taki syrop, wiecie, do herbaty, bo jest słodki. No i jest też witaminowy bardzo, tak? Ma dużo witaminy C i dużo antyoksydantów, które pozwalają nam przetrwać te miesiące jesienno-zimowo-wiosenne. No i tyle, jeśli chodzi o to, co robiłam z aroni. To był mój pierwszy raz, jeśli chodzi o przetwarzanie owoców na sok. Nigdy wcześniej takim czymś się nie zajmowałam. Mam nadzieję, że wszystko się udało i syropy moje przetrwają. Ja dziękuję Wam oczywiście za uwagę. Oczywiście dajcie w komentarzu znać, czy Wy też robicie tego typu przetwory. Jeśli tak, to jeśli macie ochotę, to podzielcie się swoimi przepisami. Jeżeli widzicie jakieś niedociągnięcia z mojej strony w moich przepisach, to dajcie mi znać, ja chętnie coś tam poprawię, bo oczywiście uczę się cały czas od Was. Mam nadzieję, że Wy ode mnie też. I właśnie w tej sprawie, jeżeli podobał się Wam mój odcinek dzisiejszy, to oczywiście lajkujcie! A jeśli jesteście pierwszy raz u mnie na kanale, to nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału, wcisnąć dzwoneczka, żeby być na bieżąco z treściami, które publikuję. A ja zmykam dalej, bo pada, jest wieczór i trzeba się ukryć przed tym wszystkim, co nas złe otacza, w miękkiej, ciepłej pierzynce.